Cześć wszystkim! Dzień dobry, drogie panie, dzień dobry dziewczyny i dzień dobry mężczyźni, którzy przypadkowo zbłądziliście i weszliście na ten materiał, ale my dzisiaj nie będziemy z niczego strzelać, nie będziemy sprawdzali, która myjnia jest lepsza i nie będziemy nalewali paliwa. Dzisiaj będzie naprawdę bardzo kobieco, no bo nie ma nic piękniejszego na tym świecie, jak właśnie wy, kobiety. I dzisiaj zajmiemy się tematem, który no, jest jak najbardziej kobiecy, który odpowiada temu, że dziewczyna ma wtedy zmienne nastroje. A co to wszystko powoduje? To oczywiście truskawkowe dni. I my dzisiaj sprawdzimy, która podpaska jest najbardziej chłonna. Jak to będę wszystko robił jako laik, postaram się podejść do tematu jak najbardziej profesjonalnie, żeby każda kobieta mogła poczuć się zaszczycona obecnością przy tym filmie i żeby mogła wybrać najlepszą podpaskę na świecie. W jaki sposób będę to robił i na jakich zasadach, to oczywiście zaraz się przekonacie, a teraz rzućcie łapkę w górę, subskrypcję, wpadnijcie na Face'a i na Instagrama i drogie panie, zapraszam na ten test, bo to dla was go przygotowałem. Nie będę ukrywał, że czuję się troszeczkę jak słoń w składzie porcelany i już widzę te komentarze na dole. Za co ty się, chłopie, bierzesz? Daj spokój, nie masz już co robić, zamknij to. A nie, bo właśnie ja jestem taki, że zabieram się za rzeczy, które nikt się nie zabiera i właśnie mężczyzna może stestować podpaski, oczywiście dla naszych cudownych kobiet. Więc zacznijmy może od początku. Ja dzisiaj wybrałem takie firmy i je będziemy testowali. Sensitive Always Ultra. Podpaski ze sklepu Auchan, tak wyglądają. Dodatkowo firma Naturella, również oznaczenie Ultra, a także Bella Perfecta Ultra. Skala jest do 6 kropelek, my mamy na każdym z opakowań równo 4, więc normalne dni i właśnie o to nam chodzi, bo takie będziemy dzisiaj sprawdzali. Idę teraz po najważniejszą rzecz, którą oczywiście jest to niezbędna rzecz do tego testu, bo będziemy sprawdzali chłonność i zobaczymy, która z podpasek jest najlepsza i zapewnia najlepszą dyskrecję, więc dajcie mi sekundkę, wypakuję podpaski i pójdę po dzbanek. Sekundka i zaczynamy. I to jest sprzęt osoby, która dzisiaj będzie testowała podpaski. Przede wszystkim woda, którą zabarwiłem atramentem. Dodatkowo przygotowałem także strzykawkę, ale dzisiaj nie będziemy nalewali paliwa, tylko właśnie będziemy nalewali tę wodę na 3 próbach. 5 ml, 10 ml i na te bardziej obfite dni, bo aż 15, ale to będzie ta ostatnia próba, na którą wszyscy czekamy, ale musimy rozpocząć od tej najmniejszej, a wszystko i całą chłonność będę badał na podstawie chusteczek. Dociskamy bardzo delikatnie, obracamy i sprawdzamy, więc bez zbędnego już gadania, wszystko muszę przełożyć tutaj. Rozpocznijmy, wypakowuję po jednej podpasce, układam i zobaczymy, która dzisiaj wygra. Także sekundka i lecimy. Podpaski już mam rozłożone i jakie teraz różnice widzę, kiedy wyciągnąłem je z opakowania przede wszystkim. Ta tutaj ze sklepu Auchan jest najbardziej podłużna. Zobaczcie, że nie ma żadnych wgłębień, jest taki po prostu pas wyryty i tylko tyle, jak na autostradzie A4. W każdej innej możemy zobaczyć delikatne zwężenia na samym środku. Tutaj także i w Always to samo. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Bella jest najbardziej gruba spośród tych wszystkich. Te tutaj mają powierzchnię bardziej płaską. No i Auchan też rzeczywiście grubszy, a Naturella tak samo chudziutka jak Always. Więc zobaczymy sobie, czy te różnice, które przed sekundą wam wymieniłem, będą miały odzwierciedlenie w postaci tego, jak chłonność danej podpaski będzie wyglądała. Więc na pierwszą próbę, tak jak mówiłem na początku, 5 ml tej jakże cudownej substancji będę wylewał na podpaski. I zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Rozpocznijmy od prawej strony, Always. Wszystko musi zostać wylane tutaj na sam środek. Kolejne 5. Tym razem na Belle. 5. Auchan. Ok. I ostatnia, 5. Wędruje na Naturelle. No i zobaczcie, że tutaj tworzą się ewidentnie te tak zwane
grudki. I teraz przykładamy chusteczkę higieniczną. 3 sekundy czekamy. I tak jak powiedziałem wam, przejdźmy teraz do podsumowania pierwszej rundy. I już mam wyobrażenie tego, że chyba za dużo jednak nabrałem. Te 5 ml pokonało każdą podpaskę. Oczywiście są różnice, jak najbardziej. I zaraz wam je przedstawię. Zmienimy konwencję, weźmiemy teraz 3 ml, a nie 10, ale sprawdźmy najpierw, jak to wyglądało. Tak zachowała się podpaska Always. Nie było tragedii, nie było źle. Tak wygląda podpaska Bella i moim zdaniem to jest właśnie zwycięzca pierwszej rundy. Tego płynu jest zdecydowanie najmniej. Tutaj mamy Auchan i zobaczcie, że w tym miejscu podpaska ewidentnie sobie nie poradziła i jest dużo dosyć wilgotne. A Naturella na całej szerokości ma malutkie kropki, ale to także pokazuje, że ta podpaska sobie z tym nie poradziła. Nie wiem, nigdy okresu nie miałem albo sobie nie przypominam, dlatego obniżymy to troszeczkę i weźmiemy 3 ml i wówczas zobaczymy, czy sobie poradzi. Jak poradzi, to weźmiemy później, nie wiem, litr i zobaczymy, czy tam sobie poradzą. Więc zbieram to wszystko. 3 ml nabrane, więc wylewajmy. Tym razem rozpocznijmy od strony lewej, czyli od waszej prawej. Sprawdzamy. Zobaczcie, że zawsze tutaj uciekają te kropelki, więc trzeba je ładnie rozprowadzić. To ewidentnie szybciej wchłania. Dry ml. O, moja strzykawka. Ok. Bierzemy w takim razie chusteczkę, przykładamy. To przesuwamy tutaj. I oglądamy wyniki. I zobaczcie, że potwierdziło się to, co mówiłem przy pierwszej konfrontacji. Pomimo tego, że tam nalałem 5 ml. Tutaj po raz kolejny Naturella po całej szerokości ma ciecz. Tutaj w jednych miejscach robią się bardziej momenty, kiedy tej cieczy jest więcej. A Bella tym razem, no minimalne kropelki, dosłownie nawet takie niezauważalne. A Always też troszeczkę lepiej wypadło. Dobrze, zmieńmy kadr i wam pokażę z innego. Więc to wydaje mi się, że jest naprawdę potwierdzeniem tego, co mówiłem na samym początku. Bella wypada najlepiej. Zobaczcie, że nie ma praktycznie nic. No te tutaj dwie kropeluszki, to nawet nikt by nie zauważył, a kobieta na pewno by tego nie poczuła. Tak mi się wydaje. Dobrze, dalej bym stawił, że Always na drugim miejscu, kapeńkę tych kropeczek, no ale więcej niż w przypadku Belli. Na trzecim miejscu chyba dałbym Exequo. Tak, Exequo. Jednak ustawię, że jest Exequo, ponieważ Auchan w jednych miejscach jest bardzo mokro, natomiast w innych już się robi delikatnie mniej. Natomiast Naturella po całej szerokości ma kropki. Zobaczcie, są one mniejsze oczywiście, ale jednak po całej chusteczce higienicznej. W tej konfrontacji zdecydowanie wygrywa Bella, ponieważ nic praktycznie nie zostało tutaj pokryte na chusteczce higienicznej. I ot właśnie o takie coś mi chodziło, więc osiągnąłem to, co chciałem, podpaska, która maksymalnie chłonie, a teraz przeniesiemy się do jeszcze jednej konfrontacji. Zobaczcie, co dla was przygotowałem. Ja się kurde sam do siebie uśmiecham, co my tutaj dzisiaj wyczyniamy, no ale no, dajcie spokój. Wszystkiego można spróbować, gdy chce się tworzyć właśnie takie rzeczy, żeby pomóc kobietom. I teraz pomyślałem sobie, że możemy to zobaczyć na przykładzie bardzo dużych, jak jest ulewa, obfity deszcz, nie kapuśniaczek 3 ml, tylko właśnie potężna ulewa, jak w stanach równikowych, czyli nalejemy teraz, uważajcie, ile? Aż 10 ml, czyli dwa razy więcej niż w pierwszej konfrontacji. I wówczas zobaczymy, które z tych podpasek osiągną najlepszy wynik. Mam swojego cichego faworyta, nie zdradzam na razie, bo to wszystko może się zmienić w przypadku tak obfitego deszczu, więc odpakujmy je i sprawdźmy, jak to wszystko będzie wyglądało. Więc bierzemy chusteczkę i przykładamy. Dobra, zobaczcie sobie, jak teraz wypadł test
Moi kochani, i widzicie, miałem tego mojego ścisłego i jednego faworyta i niestety zostałem przejechany. Dlaczego? Bo w tej konfrontacji wygrał Always. To on poradził sobie z najbardziej obfitymi deszczami, jakie tutaj sobie urządziłem. Na drugim miejscu ex-aequo bym powiedział, że Auchan, a także Bella, bo zobaczcie, że dysproporcje są minimalne. Przynajmniej ja bym je tak określił. No i na samym końcu jednak z dużą stratą do pozostałych trzech konkurentów na podium to jest Naturella. Tutaj jednak przeszło to aż przez drugą stronę, więc wydaje mi się, że jednak ta podpaska gorzej znosi takie obfite, równikowe opady. Co dalej? Czy to będzie koniec tego testu? Czy już zaprzestanę testowania podpasek? No nie wiem, więc zobaczymy się za sekundkę, muszę się zastanowić, co tu dalej zrobić, a może będzie to podsumowanie, więc sekundka i do Was wracam. Najważniejszą kwestią każdego naszego odcinka jest oczywiście podsumowanie, bo to właśnie w nim wyłaniamy zwycięzcę, ale zanim do tego laureata przejdziemy, to warto też jedną rzecz tutaj wspomnieć, że walczmy z tymi durnymi stereotypami, że mężczyzna nie powinien nic o okresie wiedzieć, bo to jest tylko i wyłącznie temat kobiecy. I to mnie właśnie bardzo irytuje, bo kobiety są, no jakby nie było, stworzone dla mężczyzn, więc faceci także powinni dużo na ten temat wiedzieć, więc to kieruje do kobiet i mężczyzn, bo jakie podpaski powinni się udać wedle dzisiejszego testu, a zwycięzcą jest firma Bella, ponieważ najlepiej poradziła sobie w tych trzech konfrontacjach. Dwa razy odniosła zwycięstwo i raz została ulokowana na drugiej pozycji, a na drugim miejscu na podium stawimy firmę Always, bo właśnie ona w tej trzeciej, najbardziej obfitej poradziła sobie najlepiej. Rzęsisty deszcz dla Always to nie przeszkoda. A na trzecim miejscu na podium ex-aequo jednak dałbym firmę Naturella i firmę Auchan. I tak plasują się te cztery firmy. Także jeżeli, moi drodzy, podobał Wam się ten test, przede wszystkim dla Was, kobiety, go zrobiłem, bo chciałem, żeby też na tym kanale pojawiało się więcej materiałów kobiecych. Jeżeli chcecie, żeby rzeczywiście tak było, to wrzućcie łapkę w górę, subskrypcję i powiadomcie swoich mężczyzn, żeby też to zrobili, bo im będzie więcej, tym szybciej z takimi tematami się zajmiemy. Na przykład, nie wiem, kwestie makijażowe, kwestie jakieś tam derma collection, nie wiem, co może to być, ale fajnie, żebyśmy też to robili, więc wyjmiecie, co macie robić. Ja wiem teraz, które podpaski muszę kupować, a teraz zmierzam jeszcze czegoś więcej się dowiedzieć na kolejne materiały, więc Dymitr pierwszy, podpaska, kończy dzisiejszy odcinek. Wy się trzymajcie, ja też i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!